I co? Jak tam? Po przeglądzie już to auto, co? Antonie? Co tam znowu? Tak, proszę pana, ja nazywam się Julian Przygrodzki. Jestem ze schroniska brata Alberta. Zbieramy dla małej Juliany Krzywonos. Dwadzieścia tysięcy zbieramy. Wiadomo, po 2 złote. Po prostu, no ona ma porażenie muzyczne. I ona jest po prostu chora. I my zbieramy, jest nas teraz tutaj na mieście 40 osób. Tak. Ale do rzeczy, co pan chce? I proszę pana, generalnie no zbieramy każdy po 2 złote. I wie pan jak to jest. No zwykła ludzka dobroć się liczy. I czy to jest coś złego, jeśli... Ja pan to oszedł na posesję. No ja weszłem, bo no, otwarte były drzwi i chyba jakiś pies tędy wchodził. I wie pan, no tu jest moja legitymacja. Masz pan tą legitymację. Ale czy ja mogę rozmawiać w ogóle z właścicielem tego mieszkania? No ja jestem właścicielem. Aha, ale jest pan pewien? I się pytam, kto pana to wpuścił na posesję? Otwarte były drzwi właśnie. Aha. Ja tak właśnie, wie pan, no chodzi o zwykłą ludzką dobroć. No 2 złote nie pan ma chce? Pan, no 2 złote. No 2 złote to akurat tyle jeszcze mam. Pan poczeka troszkę. Dziękuję bardzo, był pan bardzo miły. Ze kurwa nie 2 złote, tylko 5 złotych, żeby na nalewkę jeszcze było. To pan się kurwa, Heniek, kurwa. Ja pierdolę. Dobra. Na 2 złote, 2 złote. Każdy 2 złote by chciał. Nie, naprawdę 2 złote tylko, naprawdę. Janek, nie kurczę, wszystkim da. No i tak, a kurczę, żebym... Janek, nie kurwa! O kurwa, sieć, kurwa, nie ruszaj się, jebańca. Dziękuję. Proszę. Dziękuję bardzo.